Witajcie ciekawscy. Postanowiliśmy spróbować zrobić kolejny film o K-popie, bo wiemy, że gatunek ten ma tu wiernych fanów. Dziś poruszymy sprawę Kangina, który po 8 miesiącach milczenia w końcu opublikował post, gdzie zawiadamia, że opuszcza Super Junior już na zawsze. A jak myślicie, jaka była reakcja fanów? Czy załamali się? Nie, otóż poczuli ulgę. Jak to możliwe? Co się stało? Przecież Kangin był Super Junior od samego początku istnienia. Zostańcie koniecznie z nami do końca, by dowiedzieć się, dlaczego fani zespołu tak długo czekali na jego odejście. Wielu z nas poznało gatunek K-popu właśnie dzięki zespołowi Super Junior. Ale facet, który jest celebrytą i członkiem jednej z najpopularniejszych grup muzycznych, niestety pozwalał sobie na złe zachowanie. Biorąc pod uwagę, jak bardzo błędy jednej osoby z grup K-popu mogą wpłynąć na życie i karierę innych członków, Kangin był bardzo samolubny, szczególnie ze wszystkimi kontrowersjami, które spowodował. Seria jego skandali rozpoczęła się w 2009 roku, 4 lata po debiucie zespołu. Pierwszą kontrowersją była napaść pod barem w Gangnam. Świadek poinformował, że cała sprawa zaczęła się w barze w sali, w której siedział Kangin i jego przyjaciele. Dwaj mężczyźni weszli do pokoju i zaczęli się kłócić. Kangin wyszedł z pomieszczenia, ale ci dwaj mężczyźni nie pozwolili mu odejść. Poszli za nim na zewnątrz i tam właśnie zrobiło się gwałtownie. Bójkę zarejestrowała znajdująca się w pobliżu telewizja przemysłowa i zdarzenie zgłoszono na policję. Wówczas Kangin wraz z 4 innymi mężczyznami został przewieziony na przesłuchanie, aby pomóc w sprawie. Jeden z podejrzanych upierał się jednak, że został zaatakowany przez Kangina. Wtedy sprawy skomplikowały się, bo przecież inny naoczny świadek powiedział, że muzyk próbował tylko powstrzymać walkę. Później udowodniono, że postawa Kangina w tej sprawie była tylko samoobroną. Ale na tym się nie skończyło. Z tego powodu muzyk stracił umowę jako główny model pokazu mody Andre Kim oraz całkowicie zakończono z nim współpracę. W dodatku jego wcześniej ustalone działania związane z karierą muzyczną zostały także tymczasowo odroczone. Jednak gwiazdor nie trzymał się z dala od kłopotów. W dniu 16 października 2009 roku podczas jazdy pod wpływem alkoholu zderzył się z taksówką, która nie miała nikogo w środku i uciekł. 5 godzin później najwyraźniej zmienił zdanie i postanowił zgłosić się jako sprawca tego zdarzenia. Wciąż miał we krwi więcej alkoholu niż dopuszczalna ilość, gdy przyjechał na policję po kilku godzinach, więc prawdopodobnie miał znacznie więcej w momencie, gdy uderzył w samochód. Ta sytuacja również przyniosła spore konsekwencje, ale pierwszą rzeczą, którą musiał zrobić, to złożyć przeprosiny SM Entertainment. Kangin wydał wtedy publicznie oświadczenie, zaś jego akcje zostały odwołane do końca roku. Nie była to najwidoczniej dla niego duża nauczka, bo niedługo później dopuścił się kolejnej bardzo podobnej sytuacji, także powodując zderzenie i uciekając. Tym razem jego pojazd uderzył w latarnię i muzyk znowu uciekł. Podobnie jak poprzednio, po 11 godzinach zmienił zdanie, przyznał, że pił alkohol, zanim wsiadł za kierownicę. Tym razem miał we krwi ponad 1,5 promila alkoholu. I wiecie ciekawscy, co było dalej? Wciąż nie zostawił kłopotów za sobą i dopuścił się kolejnego przestępstwa. W listopadzie 2017 roku pojawiły się nowe kontrowersje z jego udziałem i tym razem chodziło o to, że zaatakował swoją dziewczynę. Znów był pod wpływem alkoholu i dokonał napaści na kobietę, która twierdziła, że jest jego partnerką. Incydent ten miał miejsce w ośrodku rozrywki dla dorosłych, a powodem tego miała być zazdrość, że jego dziewczyna była w towarzystwie innego mężczyzny. Na szczęście dla muzyka ofiara nie wniosła oskarżeń, ale Kangin znów musiał wydać oficjalny list i przeprosić swoich fanów. Wydawało się, że ostatnie wydarzenie znacząco na niego wpłynęło, ponieważ jak ogłosiła wytwórnia, muzyk głęboko przemyślał swoje zachowanie i wszystkie incydenty, których był sprawcą. Od tego czasu niewiele o nim słyszeliśmy, a fani Super Junior ogłosili, że zbojkotują promocję grupy, dopóki Kangin i Sungmin nie zostaną wyrzuceni z zespołu. Jak już wspominaliśmy na początku filmu, po 8 miesiącach ciszy Kangin powrócił na Instagram, by ogłosić, że nie będzie już dłużej częścią zespołu. Przeprosił także za wszystko, co zrobił przez te ostatnie lata i przyznał, że z powodu własnych problemów inni członkowie musieli cierpieć nieszczęścia i niepowodzenia oraz nastawiać za niego głowę. Podjął więc decyzję, że nie może być dłużej powodem problemów innych i postanawia opuścić Super Junior. Wydaje nam się, że teraz rozumiecie ciekawcy, dlaczego fani grupy byli tak zadowoleni, gdy dotarła do nich informacja, że Kangin nie będzie już dłużej częścią zespołu. Tak popularna grupa musiała cenzurować się, aby chronić Kangina, ale teraz wszystko się skończyło. I co myślicie o tej sytuacji, ciekawcy? Uważacie, że to dobra decyzja ze strony Kangina? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o lajku oraz subskrypcji, by być z nami na bieżąco. Do usłyszenia w następnym odcinku.